Kilka lat temu zapragnęliśmy mieć z mężem kolejne dziecko i zaszłam w ciążę i wszyscy się bardzo ucieszyliśmy, nasze trzy córki. Niestety ciąża nie rozwijała się prawidłowo i doszło do poronienia. W moim organizmie zaczęły pojawiać się niepokojące objawy. Udałam się do lekarza i pani doktor stwierdziła, że może być to nowotwór. 13 maja, w setną rocznicę objawień Matki Boskiej w Fatimie, usłyszałam takie słowa, żeby oddać swoje cierpienie Matce Bożej za osoby, które są zagubione i nie mogą odnaleźć drogi powrotu do Boga. I to moje cierpienie, które bardzo w tym czasie mnie dotykało, oddałam Matce Bożej. Modliłam się, wręcz prosiłam moje nienarodzone dziecko, żeby wstawiło się za mnie do Pana Boga. Zobaczyłam taki obraz w głowie. Małą rączkę z niebieską wstążką, która podaje mi kawałek brązowej czekoladki. Nie wiedziałam, co to jest. Zasnęłam. Kwestia pół godziny, pod naszym domem zjawia się ksiądz kustosz, który przynosi mi coś w rękach i mówi, mam coś dla ciebie. I pokazuje mi kawałek tego brązowego prostokącika, który uważałam, że jest czekoladką, okazało się, że to jest szkaplerz świętego Józefa. Święty Józef tutaj trzyma na rękach dzieciątko Jezus w niebieskiej sukience. Przyjmuję ten szkaplerz i czuję się zaopiekowana. Ksiądz kustosz stwierdził, że musimy się udać o pomoc do świętego Józefa, bo jakby mogło być inaczej. Moja choroba nie ustąpiła od razu. W pewnym momencie zdrowie pogorszyło się na tyle, że musiałam trafić w nocy do szpitala. Nie było wiadomo, co ze mną jest. Ostry ból w brzuchu, krwotok. Mój mąż jeździł ze mną całą noc od jednego szpitala do drugiego. Niczym ten święty Józef opiekujący się świętą rodziną. Lubię tę historię miłosną. Wiesz, ten jej mąż i... Oglądamy? A ja wierzyłam, że będzie wszystko dobrze, niezależnie od tego, co się wydarzy, czy zostanę na tym świecie, czy przejdę na drugą stronę. Ja wiem, że to moje cierpienie było też dla innych. Ale również dla mnie, po to, żeby jeszcze lepiej, jeszcze bardziej uwierzyć Panu Bogu i oddać się pod opiekę świętemu Józefowi.